Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Fajs Bruna. W odcinku 120 dzisiaj kosimy. No, jak widzicie, dzisiaj kosimy kukurydzę. Może być sobie ten kąt. I dobra, i zanim będziemy kosić kukurydzę, to tak. Pierw kupuję na szybko pole. I już wam opowiadam, co tu się stało. Niepotrzebnie dwie ciężarówki postawiłem, bo będzie pewnie jedna. No, może nawet jednej nie będzie. Ale dobra, to nie o to chodzi. Kupiłem pole z kukurydzy, bo była kukurydza i stwierdziłem, że nie chcę mi się robić samego odcinka z siewów, bo to by było zbyt nudno. Dlatego dorzuciłem sobie te pole kukurydza i tak na wiosnę będę tutaj wszystkie pola łączył, więc wszystkie pola na wiosnę będą kupione po zimie, więc nie ma problemu. Mam 50 tysięcy, ale już w sumie jeden z największych landów chyba kupiony. Tak, największy i najdroższy land jest kupiony, więc teraz już tylko z górki będzie. Oczywiście koszę kukurydzę przystawką od New Hollanda. No, bo nie chciałem się jej malować, a poza tym, jakby była cała czerwona, to też by trochę nudno było. I mam wszystko już posiane prawie na moich polach. Tutaj oczywiście do wiosny będzie te pole stało puste, bo tutaj na nim nic nie będzie. Aha. Fajnie, że mam szerokość wykrytą. Tak ogólnie. Miałem, ale pod header do zboża wykrytą. No i dobra. Pokażę wam na mapie pole 21 do zasiania i te dwa tutaj malutkie, które będę na odcinku siał. A tutaj jak skończy fend. Prawdopodobnie fend szybciej skończy. A wręcz na pewno. To przystawię go na 21 i będzie wszystko zasiane. No i tak to wygląda. Godzin mam 260 na tym serwerze. A, nie 260, tylko 246, sorry. No. A hektarów mam obcianych 830. No, taka mała tam ciekawostka, jakby kogoś to interesowało. Oczywiście jesteśmy już po majówce. Majówka była fajna, udana. Nie było mnie w domu, więc była udana. Jest niedziela 7 maja. Wy to widzicie we wtorek 9 maja, jak zwykle o 10. No, czyli za równe 47 godzin. Bo jest 11, więc za 47 godzin ten film będzie wrzucony. A pomyślałem, że zrobię sobie koszenie kukurydzy. No bo tak sobie biegałem tutaj. Ale ciężko ma strasznie ten kombajn. Jak jest header włączony. A tu nie ma jakiejś dużej górki. Koszę ze skosa, no bo tak jest najszybciej. Najdłuższe przejazdy. Tak teraz się zastanawiam, w sumie wczoraj się zastanawiałem, po co mi dwie ciężarówki tutaj na to pole, ale no dobra, już postawię, to postawię jednak. Jedna by wystarczyła w zupełności. Tu nawet pół przyczepy, może pół ciężarówki będzie pewnie. Bo tutaj szacowany plon był, nawet nie wiem jak w sumie jak wychodziłem. Szacowany plon 30 ton. 27 ton to niby pokazuje, że potencjalny plon ma być, więc. Więc mogłem to w jedną ciężarówkę zabrać, ale już mi się nie chciało i sobie tak zostało. No, 58 tysięcy na koncie, ale to spokojnie. Jest wczesna jesień. A zima jest długa, więc. Więc będzie co. Będzie kasy, żeby kupić te pola, o, może tak. Ale teraz to będzie co robić, nie ukrywam. Bo wiosna może być troszeczkę długa. Bo trzeba będzie tutaj całe pole zrobić. Potem to zbadać. I to zwapnować. Ło, to tu jest. No badania wam akurat nie będę pokazał, ale tworzenie pola i wapnowanie to jest. To są dwa odcinki. No bo inaczej chyba tego się nie da zrobić. Ewentualnie. Tworzenie pola i wapnowanie zrobić w jednym, ale to wtedy muszę. Ale to tak się nie da. Bo to musi być całe zaorane, żeby to zbadać. Musi być całe zaorane, żeby to zbadać i potem dopiero wapno, tak? No bo wiadomo, nie da się inaczej. Bo rzucenie wapna przed badaniem nic mi nie da. 19 ton. No dobra, chyba się wysypie. To gadam do końca.
tędy przejadę. No. Wysypię się. Tutaj urwałem trochę kukurydzy. Dobre. Parę metrów. Nie wiem w sumie ile nawet, ale... Parę metrów się urwało. Jak się głaskało pole. Wiem, że to brzydko wygląda. Wiem, że to brzydko wygląda, jak tu jest trochę tekstury takiej, bez trawy, tutaj tak. To wiem, że to brzydko wygląda, ale no ja nic na to nie poradzę. A poza tym nie opłaca, nie warto malować tego trawą, bo po co, jak i tak to będzie za... W sumie w kolejnym odcinku będzie orane to, więc... No bo w kolejnym odcinku już będę tutaj na tym polu walczył. Bo dzisiaj zakończę siewy? A no dafa się wzywa. Bo jest bliżej. Na dafika się dosypie. Nie no, ale heble to bardzo słabe moje. Mogłem sobie ręcznie w sumie zaciągnąć, to szybciej bym zahamował. I teraz tak, muszę tego kolegę tutaj ogarnąć. Muszę zrobić tak. Tak. I tak. Tak, czyli minus 10 tysięcy. I teraz mu dosypać nasion nie, bo nasion nie potrzebuje, tylko nawozy. No i dobra, ten ma 12 ton. A Fen też miał chyba pusto nawozy, ale... No to dobra, mu to starczy, bo tu 700 kilo, a tu ma takie trzy krótkie przejazdy, to mu to starczy. Dobra, jeszcze się nie wysypał, ale zaraz się wysypie, więc nie ma problemu. Tutaj dwa długie zostały przejazdy i w sumie jeden krótki. No i dobra, pusto, więc można jechać dalej. Miniaturka już zrobiona przed odcinkiem, więc nie ma to tamto. 15 minut odcinka. Zostało gdzieś 15, może maksymalnie 20. No, bo jest 11, a 11 gdzieś tak 20 jest obiad zawsze. No więc 20 minut odcinka, je po obiedzie zaraz szybko idę na... Po obiedzie zaraz szybko idę na 22 nagrać, jeśli nie chcę, będę na poniedziałek. Czyli z choć balerama. No i tak to jakoś wtedy pójdzie sobie. Bo później kurde będzie to dostrana Ola Wędowska i znowu nie będzie czasu. A jakbym wstał dzisiaj o 8, albo o 7 przykładowo, to bym wszystko ogarnął, a tak to... Ja wstałem o 10, zanim się umyłem, no to już była ta 10.40. No to zanim się farmik odpalił, czy farmik akurat się szybko odpala, ale wiecie. Zanim się odpaliło, wszystko się wstawiło. Też maszyny już miałem wczoraj przygotowane, ale... Ale wiadomo, musiałem sobie pobiegać chwilę po sejwie. O, mam 49 krów. I ja muszę zobaczyć... Za 0,2 będzie najszybsza krowa. Dobra. Dwie krowy na pewno będą. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 krów jeszcze będę miał. I sami widzicie, przedział od 0,02 w sumie można powiedzieć. Bo najmniejsza była 0,0, ale to tylko jedno. Od 0,2 do 0,8 w sumie, tak. No, czyli... Czyli do wczesnego lata powinienem mieć jeszcze plus 20 krów. Czyli będę miał wtedy 69 krów. No, czyli myślę, że do końca serii... Zostały chyba ze 3 sezony. No, 3 sezony, bo tutaj w tym sezonie będzie to pole. W tym sezonie będzie pole i tutaj będzie w kolejnym sezonie, czyli na wiosnę będzie to pole. No i wtedy tutaj już będzie starsze i to będzie wtedy. I to będzie na ostatni sezon pole robione.
W sensie na dwa żniwa, o. Bo jak zrobię polem, to jedno żniwa zrobię. I potem te drugie żniwa to już będą kończące serię. No więc... Nie wiem, kiedy ja to nagram, kiedy, nie wiem. No i 3 lata Felsbruna minęło. 1 maja chyba. Coś takiego to było. 3 lata serii minęły, więc... Dobrze, że jestem na wykończeniu tej serii, tylko zostało parę odcinków. No jeśli się Felsbrun 2 razy w tygodniu jest, tak? Czyli na wtorek i na piątek. Więc 2 odcinki. To dosyć dużo będę miał ogarniania tego Felsbruna teraz w sumie. Ale te... Teraz w tygodniu nie będę prawdopodobnie grał z nikim. Bo muszę sobie odcinki na zapas ogarnąć. Więc tak to wygląda. Nie wiem, Felsbruna może ogarnę jakiś... Na kolejny sezon na pewno jak będą siebie, no to ogarnę sobie timelapsa, no bo przecież nie będę was męczył prawie 3 godziny odcinkiem z siebie, tak? Mówię bez przesady. Już taki głupi nie jest. Nawet na ręczy mi chce hamować. Bo zaciągłem mu ręczy, a on dalej jechał. Dobra, ten stoi tu. Dobra, dalej fyn. I tam miało być siane i jęczmień. Tam miało być jęczmień, dobrze pamiętam. No i dobra, teraz muszę mu tylko nasion dosypać. I zaraz kurs stworzyć. Ale kurs stworzyć to jest tam minuta 8. Dobra, sypę na wóz. A ja w sumie mogę już sobie kliknąć generację kursu. I tutaj tak. Dwa kółka. No i dobra, 14,9 sobie zostawimy. Umiejętnie przeszkód nie potrzebuję, bo nie mam. No i teraz w tym czasie, co wygenerowałem kurs, to się zrobiło. I się nasypało. Nawóz się nasypało. Szukałem tego słowa. Dobra. No, czyli z tego silosa to jest 5. Jest około 5200 za cały zbiornik nawozu, no dobra. No ja wziąłem sobie 10, no bo wiadomo, że z dowozem, tak. Żeby nie było, że za mało biorę. To usunąłem sobie 10 tysięcy i tyle. Bo 10 tysięcy to jest dosłownie 3 godziny. To jest 3 godziny przewinięcie czasu 3 godziny i mam 10 tysięcy na koncie, o tak. Dobra, rozpocznij kurs i jedź. No. Dobra. No i dobra, ile mamy minut odcinka? Kurde, daj 13. No dobra, to chyba będę musiał jednak przerwę zrobić. Facebook ja sobie jutro złożę, nie ma problemu. Ale chodzi o to, żeby to dzisiaj było nagrane. Ja chyba muszę jednak przerwę zrobić, bo ja muszę iść na obiad już. A 13-minutowego odcinka nie będę wpuszczał, bo to bez sensu. Więc po odcinku sobie to dosieje, czy po odcinku. No, po obiedzie sobie to dosieje i zobaczymy się w kolejnej części odcinka i tyle. Jak będziemy już siać. Sobie tą górkę tu usieję, żeby było ładnie zrobione. Po obiadku tylko jak przyjdę, to długa prosta będzie do siania. Oczywiście siejemy sobie moją nową nawódkę, dzieli akcjonem, który ma 7 godzin już nabite. Nawet nie wiem kiedy. A on jest dopiero drugi sezon w sumie. Bo co, on chwilę z pługiem pojeździł? No i w sumie trochę posiał tylko. Już 7 godzin nabił, nie wiem jak. No i dobra. Ja wam dziękuję za tą pierwszą część i widzimy się za chwilę. Znaczy no dla mnie to będzie za pół godziny, a dla was to będzie... Dobra, witam po przerwie. I
kukurydzy dało 45 ton 413 kilo. No a ja idę siać dalej moją maszyną, czyli klasę. I będziemy siać dalej ten jęczmień. No, dało 45 ton z... Ile? Obsiane, nawiedzone, zebrane. 2,20. Czyli jakieś 22 tony. Jakieś 22 tony z hektara dało. Według tego przelicznika. No, nawet spoko dało. A potencjalny plon pokazywało... potencjalny plon pokazywało 27 tysięcy litrów. Ale mi się zdaje, że naciągnął ten plon... tą ziemią na górze. Myślę, że... No, mogę nawet zobaczyć sobie, jak to wyglądało. No tutaj widać, że naciągnął, tutaj w tym miejscu, że tutaj bardzo mocno naciągnął. Tutaj mi trochę zaniżył, ale tutaj naciągnął bardzo dużo. No to jest chyba nawet 100% plonu. Tak, tu jest 100% w tym miejscu plonu. Więc on mi zrobił roboty, ten. Dawny mały kawałek dużo naciągnął. No tak. Odcinek na wtorek, jak mówię. Będę musiał go pokleić, ale to się da. Niestety nie chciałem tego robić, ale będę musiał to w dwóch częściach wrzucić. Znaczy w dwóch częściach. W jednej części wrzucę, ale będę musiał. Musiałem w dwóch częściach nagrać, ale. Wiecie, ten napsa nagrać w dwóch częściach to jeszcze idzie, bo i tak muszę to do programu wrzucić. Tak muszę to do programu wrzucić i tak, bo muszę to wyciszyć, przecież muzykę dodać. Przyspieszyć, więc to jeden pies. No, a taki zwykły głosowy odcinek, no to ja tego po prostu nie robię, no bo a poza tym po co mam sobie zwiększyć wagę, jak taki film powiedzmy 40 minut waży około, nie wiem sobie na ile waży. To różnie. Ale tak zazwyczaj 800 do 1 giga, tak? 800 mega do gigabajta. Tak ważą. 40-45 minut taki odcinek. No to lepiej wrzucić 800 mega, co to jest jakieś tam 40 minut, niż wtedy sobie dorzucić to do programu i mieć na przykład 5 giga filmu, wagi filmu, tak? A 5 giga no to... A 5 giga no to ja to będę... To ja to 5 giga wrzucam 4 godziny, więc... Nie wiem. Trzeba jakiegoś mapa zaraz skręcić. Wolni panie, wolni. No nie wykręcę, no. Bycie pierwszym szczerze. Dobra, trzeba przybliżyć ładnie, żeby sobie snapika zrobić. I może być. 11.43. Nie wiem wszystkich. To było. No wracam. Ja robię ostatni przejazd. I zmieniamy pole. I na drugim polu będzie trochę ciekawie się siało. Będzie trochę mniej kręcenia, ale będzie... No dobra, to kraksona też będzie. Nie będzie. Dobra, tyk. Jeszcze dwie osoby do zaznaczenia. Dobra, wszystkie osoby. Znam wysyć. A teraz... Po... Gdzie jest właśnie? No i dobra, sieję te ostatnie pole. No i będę kończył ten odcinek po tym polu. No to jest takie... Sobie nawet nie wiem, co to jest za kształt, tak szczerze mówiąc. Nie wiem, do czego ten kształt porównać. Tararirarara. Dobra. No i tutaj po długości to będzie raz waszło. Zobaczcie to. Bo jak pamiętacie na tym mapie, jak tutaj było siane, to pracownik... Kurczę, tak.
siał po skosie. A to nawet nie po zmachach, tylko po teksturze to widać, jaką stronę siał. Jak on zrobił dwa kółka na polu, no to środek tam miał na dwa przejazdy. Na najbliższe jezioro. Jebany dobry jest. Wiem, gdzie to jezioro jest. Dobry. Nie ma klonia. Dobra, wszystko wiem. Ale zarypał. Ofens skończył siać. To dobrze. A ja powiem wam tak, że ten odcinek jest nagrywany w niedzielę. Ale to mu już mówiłem. Ale chodzi o to, że to jest 120 odcinek Space Bruna. Tak? 120? Chyba tak. Facebook. 120 odcinków już. Najpierw to po długości wysieje, bo po wiadomo, po długości już będzie wysiane, to potem już będzie szło. Bo te krótkie tutaj raz, dwa to pójdzie. A po długości mam raz, dwa... Trzy przejazdy. Trzy, porywak do czterech. Ale chyba trzy. Ja wam powiem dużo więcej. Że kurczę, nie wiem, co wam powiem. A powiem wam, że po tym odcinku... Że po tym odcinku idę od razu nagrywać Hoyt Balerona, który był na wczoraj. No więc jak poszedłem Facebooka ogarnąć. Nagrać Facebooka, ponieważ gdzieś miałem save'a już ogarniętego, a na Hoyt Baleronie zostało mi jeszcze save'a ogarnąć. Znaczy... ogarnąć. No, tylko czas przewinąć, tak? A wiadomo, że w czasie przebijania czasu, no to trzeba wodę dolać do owiec. No sobie tylko wodę do owiec dolać i sprawdzę sobie promocje jakieś ciekawe. Ogólnie jak sobie wszedłem wczoraj na Hoyt Balerona zobaczyć, ile mam kredytu, to się zaraz zapalę. Bo tutaj mam zero kredytu. Tu mam zero kredytu, a na Hoyt Baleronie jak wszedłem, to miałem 2 miliony 800 kredytu. Jest! Nie mówię, kiedy ja to spłacę? Ale miałem jakieś wolne 100 tysięcy po sprzedaży, zostało mi, no to je zaraz spłaciłem. Te 100 tysięcy sobie spuściłem, tam 150, nie wiem, czy tam 200, nie wiem. Nie wiem, ale dosyć dużo spłaciłem. I zaraz jeden dzień minął i zaraz o 1000 euro od razu mniejsze odsetki, tak? Bo miałem 9 tysięcy kredytu dziennie. 9 tysięcy odsetek miałem dziennie. A jak to oddałem, to miałem 7... Jak to oddałem, to miałem 7900. No to 7900 to jest lepsze niż, kurczę, 9 tysięcy, tak? Znaczy to 1100 do przodu. Się śmiejecie, ale ten 1100 to można dużo rzeczy za to kupić. Na przykład ciągniki potankować, chociaż jeden pełny ciągnik zalać. Za 1100, co można za 1100 zł jeszcze zrobić? No, na przykład jakąś maszynę naprawić jedną, która jest mega potrzebna. No, a tak to ogólnie to. Głównie chyba paliwa do ciągników z tego da. No, ale wiadomo, nie? Lepiej mieć 1100 niż go nie mieć. Na Hoyt Baleronie jest taka produkcja już oleju, że to szok. Że teraz jak olej sprzedam, to ja będę bogaty. Trzeba powoli myśleć nad, może nie nad polem, ale... Nie wiem, czy pierw krowy muszą być. Jak będą krowy, no to... To już będzie mleko, a jak będzie mleko, no to już będzie... Będzie produkcja szła.
Będzie szła produkcja, więc będzie ciekawe. Ale nową czarnią muszę postawić większą. No bo tam jest tylko 15 owiec, a to tak trochę mało. Więc jak będzie obora, obora będzie do tego mikser dostawiony i jeszcze będzie do tego owczarnia, to największa postawiona jedna. Żeby dużo wełni robił. Bo wtedy chcę robić ubrania. Chociaż myślałem sobie nad Baleronem tak, że teraz na kolejny sezon, żeby w kolejnym sezonie sobie zasiać bawełny. Może nawet i to największe pole, żeby się opłacało. Bawełny zasiać i przerobić to na ubrania. A wiadomo, że ubrania są dosyć drogie, bo tam chyba 10 tysięcy za ubrania są. Albo więcej nawet. Więcej chyba nawet. Więc jakbym ubrania sprzedawał, no to bym był wtedy fajną pieniążki robił. Że wiadomo, sprzęt do bawełny też kosztuje, żeby wypożyczyć. No ale tyle to już mogę wliczyć w koszt, można powiedzieć, wypożyczenie takiej maszyny. No ale siewnik własny mam, więc nie ma problemu. Tylko najgorsze jest to, że bawełna nie odrasta, nie? I zobaczymy, co mi to będzie szło. Myślę, że to moje największe pole jestem w stanie zasiać bawełną. I zobaczę. Jedno pole na razie. Jak będzie się opłacać bawełnę. To wiadomo, że co rok, że wtedy będę musiał kupić sobie kombajn do bawełny, ale siad sobie jakieś tam małe pole co roku. Małe pole, no takie, żeby starczyło na ubrania, tak? Na cały rok. No i dobra, 1500 do tego punktu końcowego, ale już to dawno dotarł, więc niech sobie mrugę. A ja zaraz chyba będę czas kręcił, żeby już było do wiosny zrobione. Że teraz tylko wejdę sobie na przykład jutro, albo we wtorek wieczorem, zobaczę. Żeby już sobie było ogarnięte, tak? Pod odcinek kolejny. Dobra, nawrotka. No i dobra, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć! 37 minut, bo tam było 15 i to jest 16, więc na razie, pa pa!